Cześć wszystkim! No, opłynę 7. Ściąg Baldur's Gate 3. W ostatnim odcinku pewna lokalna wiedźma dała nam wycisk. Dlatego szukamy łatwiejszych celów do wyżywania się. Dobra. Tutaj nie wiem jeszcze, kawałek jest lasu. Zbadajmy go. Powoli myślę, że będziemy wchodzić na te tereny goblinów. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Kolejny rozwalony wóz. Ktoś tu w ogóle wjechał tym wozem i po co? No nieważne. Zobaczmy, co tutaj mamy. Coś tu płonie. Wydaje się, że to jest chyba... Zdaje się, że to jest coś, co widzieliśmy przez ten teleskop. Zobaczymy. Nie? Dobra, to idziemy. Kawałek mostu wygląda niezbyt pewnie. Przeskoczmy przez niego. Atakowanie przeciwnika z ukrycia daje ci elementy zaskoczenia i przewagę w walce. Rzeczywiście. Okej. Dejdźmy tutaj aż. I can see the absolute from here. I can. Okay. Another step forward. Goblins ahead. A war drum. One of those can summon fighters far and wide. Ale póki co zdają się nas nie atakować. Okej. Czy to jest ta tropicielka, z którą wcześniej gadaliśmy? Możliwe. Moglibyśmy ich jakoś obejść dookoła. I zrobić to pewnie jakoś... Wykonać to pewnie jakoś po cichu. Albo możemy ich po prostu wszystkich powyżynać. To jest dla mnie ciekawszą dużą opcją. Dobra, tak, to może rozgrupujmy drużynę. That's enough creeping around. Lads, attack! Upaki do ataku. Let's have a little fight. Okay. To nie była najlepsza tura pierwsza. Dobra. To jest akcja.
Chyba muszę tego użyć, jeżeli chcę przeżyć. Dobra. Dodatkowo potka. I podejdę sobie tutaj. Dobra. Jej, czy masz tu nadal to odrzucenie? Chyba ci skasowałem to z... Tak, skasowałem ci to z... Księgi czarów, bo stwierdziłem, że ja to mam, więc ty nie potrzebujesz. Dobra. W takim razie po prostu ich uśpi. Aż 30, więc to jest za dużo. Dobra, niefortunne ustawienie na początku. Dobra. Will. Możesz jego zaatakować. Najpierw użyj siły. Przez roku na siłę. Teraz możesz go zaatakować. Pięknie. Serduszko, możesz nas pobłogosławić. Gale, na pewno chcemy, żebyś ty odszedł. Tylko najpierw dobrze by było pozbyć się tego wojownika. Możemy go po prostu zabić pociskami. Albo i nie. Dobra, Gale, twoja wina, ale będziesz musiał to wziąć na twarz. A, albo i nie. Okej, nie rozumiem tego. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Koniec tury? Na ciebie też. Ty podejdź tutaj, zablokujesz ścieżkę. Oni się tutaj skupią. Dobra. Dobrze, że mam to słone przed orężem. Mhm. 80%. Może użyję tej trucizny, sporo ich mam. Dobra. Teraz się wycofam tutaj. I ona nie powinna mieć... Mam nadzieję, że nie ma na mnie linii strzału. Ten gość to co innego, ale... Zajmiemy sobie tym... Będziemy zajmować głowę? Dobra. Serduszko, możesz go łatwo ciachnąć? Nie. Ma trochę KP, 15. Dobra. Chyba to Gale najpierw. Jeden magiczny pocisk i dwa w niego. Dobra. Czy jesteś w stanie jego strzelić? Jeżeli się ruszysz. Ty jesteś w stanie go strzelić? Nie. Chce mi się ruszyć, żeby coś z tym zrobić. Gale, podejdź tutaj. Nie powinien mieć na ciebie linii strzału, chyba że sam się ruszy.
Will. Najpierw zdejmiesz tego gościa. Pięknie. Teraz wrócisz tutaj. I zajmiemy się teraz nimi. Możemy nawet od razu tego gościa przeklnąć na siłę. Dobra. Co do ciebie? Możesz mnie podleczyć. Dobra, dzięki. I wracaj z powrotem tutaj. Ups, nie tutaj, tutaj. Dobra, to tyle. Dzięki, że głośno o tym powiedziałaś. Ognia. Dobra. Serduszko, możesz jego ciachnąć. Gale. Zaraz się tobą zajmiemy. Will. Okej, musiałbyś zejść. Ale myślę, że to jest akceptowalne. Idealnie. I urok ci wrócił. To chyba tak działa, że jeżeli zabijemy kogoś, to on wraca. Jeżeli przed zakończeniem czaru cel zginie, może rzucić urok na inną osobę bez używania komórki czasu, dokładnie. Dobrze, zmarnowaliśmy wszystkie czary, raczej zużyliśmy. Możemy zużywać komórki czaru 2, żeby rzucić czary pierwszego poziomu. Ale nie chcę tego robić. Dobra, po prostu ognisty pocisk powinien ją załatwić. Powinien. Wierzcie co? Robię to tak. Użyj broni białej. Podejdź tutaj. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie miała wystarczająco punktów ruchu, żeby dojść do tego. Bębna. Przeliczyłem się. Dobra. Będziemy chyba musieli się to stąd zwijać. Okej, szybko się pojawili. Dobra. O, urok na siłę ciebie. Jest to nie zabić? Nie. Zdejmijmy tą tropicielkę, żeby już nas nie denerwowała. Gale. Serce. Bienie. Dobra, możesz podskoczyć tutaj. To podskocz. Dobra. Będą tędy się pakować, to powinniśmy ich jakoś ogarnąć. Mam nadzieję.
Dobra. Dobra, musimy się lepiej schować. Cel poza na normalnym zasięgiem. Dobra, Will. Nie, na razie jeszcze ja się ruszam, dobra. Ten gość, myślę, że nie powinien do nas dojść teraz. Dobra, ładnie. Teraz się wycofaj. Błogosławieństwo, dobra, więcej ich tam idzie. Ale dobra, poradzimy sobie z nimi. Will. Dobra, wracaj tutaj. Dobra. Gale, podejdź trochę tutaj. Czy coś chcemy rzucić? Możemy przywołać sobowtóra gdzieś tutaj. Zobaczymy, jak to zadziała. Czarownica Tut. Dany rzut obronny. Dobra. Nie wiem, co to miało zrobić, ale chyba nie zadziałało. A nie, jest urok, charyzma, dobra. Czyli robi dokładnie to, co nasz czarownik. Czarownica Tut. Czy nadal masz truciznę? Chyba nie. Ukrycie podstawową trucizną, po to stałe nie, nadal masz truciznę, dobra, no to... strzelaj do niej, jak trafisz, to powinno ją zaboleć. Dobra. Się cofnij. Okej, okay, przerwałaś nam iluzję. Dobra, czy mam bardziej się kapłanem przejmujemy, czy bardziej strzelcem? Póki co strzelcy nas zawsze bardziej boleli, więc strzałam elfa na niego. Dobra, po nim. Wycofaj się. Możesz mu zrobić urok na mądrość. Od razu przywalić. Chybienie, okej. Okay. Dobra, to będziemy się nawalać tak czarami. Na odległość. Pocisk chyba w twoim przypadku lepiej zadziała. Dobra, a kusza ile by miała? 60%. Nie, pocisk, może go podpalić. No i dobra. Niech robi co ma. Myślę, że powinniśmy sobie dać z tym radę, cokolwiek by nam nie zrobił. A? Trzymający atak? Dobra, nie, moment, przeszywający strzał. Mm.
Nawalamy się po prostu czarami. Dobra, Will. Dobijesz go? Dobra. Nawet mimo, że zawaliłem z tym bębnem, to nie było tak trudno. Możesz teraz użyć modlitwy? Grupujmy się, chociaż to chyba nie ma znaczenia, zobaczmy. Pięknie, ale i tak nie mamy czarów, więc tak raczej byśmy chcieli zrobić odpoczynek sobie. Świński łeb. To możemy dać serduszko. Butelka tłuszczu, o, to sobie wezmę. I uwaga. Ogień, świński łeb. Byli całkiem dobrze wyposażeni. No, zdecydowanie podoba mi się bardziej mordowanie goblinów niż to wszystko, co czym się bawiliśmy do tej pory, co mordowało nas. Swoje rozmawiania z umarłymi. Okej, okay, to dla ciebie. Tarcza mało przydatna. Oporna buława. Trzymaj serduszko. Dobra, dużo zapasów znaleźliśmy. To chyba nas dziabnie, tak? Albo nie. Trzeba ognista i gobliński łuk. Tam jest jeszcze chyba jeden ktoś, kogo zabiliśmy. Ile zapasów. Pewnie ciężkich. Tak, zbliżam się do limitu. Ale... tyle. No dobra. Domyślam się, że przynajmniej część tej twierdzy jest teraz rozbrojona. Więc może nie będziemy mieli przez jakiś czas żadnych problemów. Will, ręce ci zniknęły. Hellsfire. She's coming. Will, buddy. I thought it was time I dropped by the doghouse. Mizora. The one and only. You haven't introduced me to your friends. Where are your manners? Mów mi, Punio, a teraz co się tu na dziewięć piekieł dzieje? Will, you absolute stinker. You kept me a secret. Time to let the Hellcat out of the bag. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. Your warlock friend is my puppy. And he's been a very good boy. I say fetch, and he'll fetch. I say kill a fugitive tiefling, and... well, I don't need to tell you. You said devils only. She was a tiefling, not a monster. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Cheer up, Buttercup. Karlak had no heart. You did the world a favor. More to the point. Tak to sobie tłumaczmy. You obeyed. Dobra. Zdawałem, że Will to jest najbardziej prawa część naszej drużyny, a nawet on ma jakiś mroczny sekret. Po prostu w tej grze nie może być po prostu dobrych postaci. Wszyscy są... Dobra. Streszczę się, Diablico, czego chcesz? The point. Oh yes. Thanks for the reminder.
Wow, przewróciłaś mu ręce. Always a pleasure. Shame that tadpole's gone and pissed on your party. But I'll be damned if it goes pissing on mine. I've got some errands to do. But don't you fret much, pup. I'll be back in three shakes of your tail. Keep an eye on him, will you? I'll be keeping mine on you. Czy to oznacza, że dostałeś jakiś power-up, Will? Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. Ta-ta. Nagroda. Piekielna szata. O, spotkaliśmy diabelską mocodawczynię Willa, Mizorio. Była zadowolona, że zabił Karla. Nagrodziła go za posłuszeństwo i zniknęła, choć prawdopodobnie jeszcze się spotkamy. Klasa pancerza plus jeden. Ognista tarcza, ciepło. Zapewnia odporność obrażenia do ognia. Will! Opłacało się wypatroszyć tamtą diablicę. To jest super przedmiot. Tylko nie pozwalaj, żeby... Nie pozwól, żeby... Nie pozwól, żeby się Gale zbliżył do tej szaty. Dobra, ognista tarcza. Akcja dodatkowa. Super. To bardzo... Bardzo się nadaje do naszego buildu wojownika. Masz już teraz 15 KP. Prawie dorównujesz panią serduszko. Dobra. Cofam to, co mówiłem. Kompletnie nie żałuję, że wypatroszyliśmy tamtą diablicę. Opłacało się. Will, masz jeszcze jakieś zlecenia? Kogo jeszcze musimy wypatroszyć, żeby coś fajnego dostać? Dobra, a poza tym... Masz tutaj 6. Okej, dobra, dodatkowe życie. Dobra, czy możemy się troszkę... Nie, dobra, to może po zjedzeniu. Po odpoczynku. Will, chcesz się wytłumaczyć? What have I done? I'd be hunting devils and demons, Mizora said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not... Not this. Not Zariel's victims, not innocent tieflings. Karlach showed us the truth, and I refuse to see it. Strzegłeś mnie przed Rafaelem, a sam wcześniej zawarłeś pakt z Mizorą. Kawałek z ciebie hipokryty. I deserve that. Consider me properly shamed. It's Mizora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds, but I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. Oh, so I thought. Until Karlach. Jakie są warunki tego paktu? I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mizora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mizora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Czy ktoś inny ma coś do powiedzenia w tym temacie? I am enjoying the latest addition to our little group. Lazel is delightful. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Lucifer, masz moje oficjalne pozwolenie. Możesz się ugryźć ile chcesz. Będę udawał, że nic nie widziałem. Zrobisz to na moich oczach, powiem, że dostałem chwilowego zaćmienia i nic nie widziałem. Dobrze. Jak dokładnie można zostać wampirem? It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn. They're obedient puppet.
In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Teoretycznie. People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Ciekawe. Dobra, a ty? Może raczej mam na ciebie mówić to, co słychać? Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Bla bla bla, wieka Githyanki, bla 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 bla. Wyglądasz tak niezwykle. Githyanki są w tych okolicznościach rzadkością. I expect I am your first. Nie słyszałem o twoim ludzie, dopóki mnie nie schwytano. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Bez przesady, nie jest aż taki wielki. Decadent, then, lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. Dużo wiesz o łupieżcach umysłu? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Dobra, wiesz co? Nie zdzierżę ani więcej chwili gadania z tobą. Na razie. Gail, co słychać? Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Szkoda, że twoja nauka z plotu się tak szybko zakończyła. Podobała mi się chwila na osobności w twoim towarzystwie. Możemy znowu spróbować nieco prywatności? Okej. Okej. Okay. So do I. You see, I'm not a big believer in fate, but I do believe in serendipity. Life is a tempest of events that sometimes we brace against and sometimes embrace. You're one such event that, one day soon perhaps, I'd like to embrace. Co myślisz o tym, że mamy wampira w obozowisku? We all have our burdens, one way or the other. Domyślam się, że ktoś, kto musi regularnie zjadać magiczne, warte dużo złota przedmioty, powiedziałby coś takiego. Serce moje, ty masz coś do powiedzenia? Nazelle has a dangerous look in her eyes. Let's just hope she reserves those impulses for any common foes. Masz coś więcej do powiedzenia? I don't think I've ever had a confidant quite like you. Ciekawe, że ona ma najmniej do powiedzenia. Dobra. Jeden z członków drużyny chce z tobą porozmawiać. Kto chce ze mną porozmawiać? Nie chce ze mną porozmawiać. Marni? O. Co ty tu robisz? We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Nie chcę być niegrzeczny, ale czym ty jesteś? There are many answers to that question. None are important.
Szkielety nie powinny być w stanie mówić. Correct. Wyjaśnić coś więcej? No. Wcześniej coś porządkowałeś. Co to było? Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Czy najmici dołączą do mnie z własnej woli? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Myślę, że tym kultystom można zaufać? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Jestem pod wrażeniem. Możesz pomóc nam jeszcze w jakiś sposób? Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. To niezwykle potężna magia. Jak to możliwe, że przychodzi ci z taką łatwością? Because it is my calling. There is little else to explain. Mogę zmienić klasę. Okej, okay, ciekawe. Wspomniałeś o cenie. Ile to będzie kosztowało? A matter of coin. Dobra, a co z najmitami? Very well. Werbuj najmitę. Marni, tetemiczny opór rozpłynęje całym wachlarzem. Dobra. Nie chciałem mu płacić. Domyślam się, że możemy u niego wytworzyć dowolną postać, która będzie nam towarzyszyła nam. Okej. Okay. Zakładam. Nie będę dokładnie patrzył. Ale dobra, brzmi na fajną opcję. Jeżeli nie obchodzi nas zgłębianie historii postaci, a nie ich questy, no to możemy sobie zrobić. Wykreować własną drużynę zminmaksowaną. To też jest chyba dobra opcja, jeżeli rzeczywiście tak to działa. Dobra, zacznijmy od najcięższych rzeczy. Potrzebujemy tylko 3. Dobra. Udaje się na długi odpoczynek 4 razy w ciągu jednej rozgrywki. To nie jest aż takie ciągnięcie. Dobra. Gdzie była nasza skrzynia podróżna? Dałoby się pozbyć części krapu. Bo mogę tutaj wrzucać rzeczy, prawda? Okej. Okay. Worek z zapasami. Dużo waży. Lędwiczka. Właśnie, to wcześniej chyba były gacie.
których teraz nie ma. Ale wiecie co, zostawię tylko trochę, bo nie jestem pewien, czy to, co tu zostawimy, to czasem nie znika. A czy coś ciężkiego jeszcze? Salami jest ciężkie. Może ksera. Dobra. Mam nadzieję, że to, co tutaj wstawimy, to nie znika. Dobra, a właśnie, jeszcze te skrzynie. Czy zaglądałem kiedykolwiek do nich? Nie. Nie ma marchewka, jest gniły pomidor. Fuj. Dobra. No to sru. Dobra. Tu mamy pole kwasu. Gail, czy możemy coś z tym zrobić? Czy możemy to zamrozić? Nie. Możemy podpalić? Nie. Dobra, towarzysze, zbierzmy się tutaj. Dobra, no to hops. Albo możecie po prostu przejść. Dobra. Poszpierajmy tutaj. Pomyślam się, że większość obozu powinna być z grubsza pusta. Przynajmniej ta początkowa część, która usłyszała bębny. Nie zbierajmy tych rzeczy, bo są ciężkie, a mało dodają nam do pożywienia. Mikstura szybkości. Mikstura odporności na ogień. Mikstura rozmowy ze zwierzętami. Mikstura leczenia. Dobra, czy wszyscy mają po dwie mikstury leczenia? Mają. Dobra, to na razie nie będę. Beczka ognistego wina. Dobra, nic z tym nie chcemy zrobić. Nie chcemy robić. Dobra, zapasy wezmę. Dobra, właśnie. Mogę się właściwie wymienić. Wkład. Ty podźwigasz teraz moje zapasy, ja wezmę coś innego. A nie, sorry, to jest plecak. Ten plecak jednak chcę, żeby tu był. Z czymś zamieniłem, która odporność na ogień. Dawaj to z powrotem. Worek z zapasami. Słyszę tam bębny jakieś. A co tutaj mamy? The overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape, nothingness in every direction. Then there are three figures before you, an armored male elf exuding power and command, a handsome younger man with a quick, easy smile, and a pale young woman.
with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the weapon, and you will be worthy to stand beside them in my presence. The visions fade and the voice falters as a strange energy swells around you. The many-sided artifact. Somehow you understand it's repelling the presence. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Gone. Just like that. That relic works in mysterious ways. Ten głos, te wizje. Co się właściwie stało? No answer presents itself. The artifact is dormant. The voice and visions are gone. Dobra. Momencik, ty po pierwsze... Właśnie, masz... mieć widoczną zbroję. Nie wiem, dlaczego ci się to wyłączyło z powrotem. A pewnie w związku z tymi kascynkami w obozie. No, Will. Ładnie wyglądasz. Poza hełmem, ale poza tym to ładnie. A propos hełmu, przecież tobie daliśmy hełm. O! Serce moje, powiem, że nawet ładnie wyglądasz w tym hełmie. To nie widać twojej beznadziejnej fryzury. Świetnie. Dobra, nie wiem, czy to była absolut? Czy to był jakiś łupieżca umysłu, który nas kontroluje? Te trzy osoby, o których wspomniał, brzmią jak te trzy osoby z tego rysunku. Więc prawdopodobnie to jest te osoby, które mamy zabić. Więc nie, sorry głosie, raczej się nie dogadamy. Dobra, to tyle na razie. W przyszłym odcinku już... jest jakaś poboczna ścieżka, na razie tego unikniemy. A tak, no to cóż, wchodzimy do tego obozu i robimy porządek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.